8 listopada w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy na terenie gmin powiatu sokólskiego gazowej sieci dystrybucyjnej. Na gazyfikację powiatu sokólskiego Polska Spółka Gazownictwa przeznaczyła 12 miliardów złotych. Te środki będą również przeznaczone do modernizacji istniejącej infrastruktury. Pocieszające jest to, że spotkanie w starostwie było niejako finalizacją starań, aby gaz był dostarczany wszędzie, gdzie będzie takie zapotrzebowanie na terenie powiatu sokólskiego. Z tego faktu nie ukrywał Jan Dobrzyński, senator, który na specjalne zaproszenie starosty Piotra Rećki przybył do Sokółki. Bardzo mi zależy na rozbudowie infrastruktury gazowniczej, aby do każdego domu, do każdego przedsiębiorstwa czy też jednostki gospodarczej trafił gaz, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania gospodarki w Sokółce, w powiecie sokółskim, i dzięki panu staroście mamy taką możliwość, aby się spotkać. Dzięki przedstawicielom PSG z Warszawy będziemy mogli dzisiaj o tym rozmawiać i będziemy mogli podejmować w tej sprawie decyzje. Chciałbym, żeby do końca tej kadencji pojawiły się już pierwsze instalacje gazowe i żeby to mogło funkcjonować na dobre naszych mieszkańców. Z panem starostą jest dosyć dobra współpraca. Dzisiaj nam użyczył swojego lokalu w swoim urzędzie, więc na pewno będzie sporo ludzi, będziemy mogli o tym mówić już tak bardziej konkretnie. Panie senatorze, dużo takiego optymizmu z pana wypowiedzi płynie, a czy znajduje pan jakieś przeciwwskazania, które mogą się pojawić, albo jakieś przeszkody, które mogą się pojawić? Nie przewidujemy żadnych przeciwwskazań, nie przewidujemy problemów, to wszystko już jest przygotowane. Dzisiaj to jest tylko już spotkanie takie, które skonkretyzuje nasze działania. Czyli na koniec, podsumowując, dobra zmiana gazownicza trafia do powiatu sokólskiego. Mam nadzieję, panie redaktorze, że to będzie dobra zmiana dla sieci tych przesyłowych, dla gazownictwa, szczególnie dla naszych mieszkańców, bo to o to chodzi. Gaz mógłby być wykorzystywany do ogrzewania pomieszczeń, jak i do celów przemysłowych. Dodajmy, że na spotkaniu oprócz senatora Dobrzyńskiego, starosty sokólskiego Piotra Rećki, a także przedstawicieli samorządów lokalnych obecni byli również przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa oddział w Warszawie oraz w Białymstoku. Podczas spotkania w starostwie powiatowym w Sokółce między przedstawicielami PSG a zarządem powiatu sokólskiego został podpisany list intencyjny dotyczący przyszłych inwestycji gazowych w powiecie sokólskim. To dobry sygnał. Sygnał, że gaz popłynie w powiecie sokólskim szerokim strumieniem. Od dłuższego czasu zabiegaliśmy o to, żeby poprawić konkurencyjność naszych przedsiębiorstw, żeby stworzyć warunki do tego, żeby nasze przedsiębiorstwa z terenu powiatu sokólskiego obniżyły koszty produkcji. I to jest jeden z celów. A drugi cel to oczywiście emisja dwutlenku węgla i zanieczyszczenie środowiska. Ten problem jest również, stoi nam cały czas przed oczami i chcemy go rozwiązać. Naprzeciw temu wyszła właśnie spółka gazowa, która tworzy sieć gazowniczą na terenie Polski, i państwowa spółka gazowa. Weszliśmy we współpracę z panem dyrektorem Mackiewiczem z Białegostoku przy jakby takim poparciu pana senatora Dobrzyńskiego i to zaowocowało dzisiejszym spotkaniem. Mamy nadzieję, że w następnym roku uda się już ruszyć z tym projektem i będziemy dla naszych przedsiębiorców jakby tutaj na terenie powiatu sokólskiego mogli się pochwalić inwestycją w postaci sieci gazowniczej, a co najważniejsze z punktu widzenia powiatu, to przede wszystkim poprawienie strony kosztowej naszego szpitala, bo jak państwo wiecie, szpital niestety jest zasilany z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ta kwota jest stała od wielu, wielu lat. Żeby poprawić stronę kosztową, żeby poprawić efektywność ekonomiczną szpitala, musimy po prostu zmniejszyć koszty. To jest dla nas szansa. Tak? Poszukujemy tej szansy albo w odnawialnych źródłach energii, albo właśnie w przesyłowej sieci gazowej. Dobrze, wspomniał pan o szpitalu, a co zwykli obywatele, zwykli mieszkańcy będą z tego mieli? W dniu dzisiejszym mam nadzieję, że na tym spotkaniu będzie również prezes spółdzielni mieszkaniowej, będą przedsiębiorcy, to oni muszą wypracować i ustalić wartość ekonomiczną tego całego przedsięwzięcia. My patrzymy z takim, jako powiat sokólski, patrzymy z dużym taką nadzieją na tą inwestycję, natomiast za każdym razem trzeba liczyć koszty i oni muszą policzyć, czy to będzie się opłacało z
punktu widzenia ekonomicznego. Natomiast no, jesteśmy optymistami w tym zakresie. Po to jest to dzisiejsze spotkanie, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, odpowiedzieć na pytania i przede wszystkim jak najwięcej informacji uzyskać w tym zakresie. Polska Spółka Gazownictwa chce gazyfikować nowe gminy, wykorzystując stację regazyfikacji skroplonego gazu, czyli LNG. Byłaby to tak zwana gazyfikacja wyspowa. Potrzebna infrastruktura mogłaby powstać w powiecie sokólskim w przeciągu od roku do 2 lat.